Dzień dobry, witajcie na kanale taniaksiążka.pl w najbardziej słodki dzień roku. Nie wiem jak wy, ale ten dzień trzeba na pewno świętować bardzo hucznie. No i cóż, ja postanowiłam świętować go grubymi książkami. Zamiast jeść pączki, ja będę czytać książki tuściutkie, grubiutkie, więc pokażę wam te najbardziej obszerne tomiszcza, ale zanim to pamiętajcie, żeby obserwować nasz kanał. Czy czytaliście Shantarama? Ja muszę przyznać, że to mój wyrzut sumienia. A dlaczego? Już wam powiem dlaczego, bo on ma prawie 800 stron. Ta książka jest naprawdę porządnym grubaskiem, ale ponoć jest rewelacyjna, więc mam ją na swojej półce i kiedyś przeczytam. Jeśli lubicie wiersze, to mam coś dla was. Czesław Miłosz, wiersze wszystkie. No i oczywiście, no bo jeżeli mamy tutaj ponad 1400 stron, to wiadomo, że zmieszczą się dosłownie wszystkie wiersze. Katarzyna Bonda to jedna z tych autorek, która nie umie za bardzo w cienkie książki. Takie też pisze, ale lepiej wychodzą jej właśnie te grubaski. I to jest trylogia Wiara, Nadzieja i Miłość. Pierwsza część była niebieska, już przeczytałam, ale grubość tej drugiej mnie troszkę przeraża, bo słuchajcie, tu jest ponad 700 stron, prawie 750 stron, ale mam ją na swojej półce i w końcu przeczytam. Coś dla fanów historii, książek na faktach, książka wybitnego marynarza i historyka zarazem, która ma stron, słuchajcie, prawie 900, więc jeżeli lubicie takie klimaty, a do tego grube książki, to jest to coś dla was. Coś dla fanów fantastyki. Samantha Shannon i to jest już czwarty tom, czyli koniec maskarady. Tych tomów ma być chyba 7 i słuchajcie, pierwszy tom był gruby, drugi był grubszy, trzeci był jeszcze grubszy, a w czwartym mamy... Uwaga, uwaga, prawie 700 stron, więc jeżeli lubicie fantastykę i grube tomiszcza, to czytajcie Samantha Shannon. Kolejna książka jest również dla fanów historii, dla fanów takich książek na faktach. Stalin, dwór Czerwonego Cara, przełomowa biografia właśnie Stalina oraz wszystkich tych ludzi, którzy znajdowali się w jego bliskim otoczeniu. A ile ma stron? Słuchajcie, ponad 750. Chyba nie ma ani jednego człowieka, który nie słyszałby o tej książce lub o tym filmie Duna. Ogromny grubasek. Wcale nie dziwi się, że film był długi, bo książka ma prawie 800 stron. Także pamiętajcie najważniejszą zasadę. Przeczytam, zanim obejrzę. A jeśli lubicie thrillery, to też mam coś dla was. Blackout. Słuchajcie, to jest książka, która na pewno was mocno wciągnie, ale bardzo długo was nie wypuści ze swojej akcji, bo ona ma prawie 800 stron, także jeśli lubicie thrillery, to koniecznie czytajcie, trochę wam to zajmie. Jeżeli lubicie się bać i jeżeli lubicie takie historie, które wydarzyły się naprawdę, to przeczytajcie pierwsze polskie wydanie klasyki True Crime, czyli Ted Bundy, Bestia obok mnie. I słuchajcie, tutaj mamy stron też niemało, bo prawie 600 i ta książka nie schodzi z list bestsellerów, także zerknijcie na nią koniecznie. Kolejna książka to Pamiętniki, Stefan Kieniewicz, czyli opowieść historyka, korespondenta, więc jeżeli lubicie właśnie takie klimaty, w których ktoś opowiada swoją historię i gdzie jest tak naprawdę to książka na faktach i książka bardzo historyczna, to sięgnijcie po nią i wciągnie was bardzo mocno, bo aż na 700 stron. Czytacie klasykę, lubicie do niej wracać. Powiem wam tak, Przeminęło z wiatrem, zaczęłam czytać w zeszłym roku i jeszcze nie skończyłam, no ale powiedzcie, nie da się tego zrobić na raz. 1100, ponad 1100 stron, ale klasyk to po prostu chyba każdy w swoim życiu musi chociaż raz przeczytać, a do tego zobaczcie sami, przecież ta książka fantastycznie wygląda na półce. Przechodzimy znowu do fantastyki. Gra o tron. Mnóstwo było już wydań tej książki, ale ta jest chyba najpiękniejsza, najwspanialsza. Ja nie czytam fantastyki, a tę książkę mam na półce. I tutaj macie, słuchajcie, ponad 900 stron, w zasadzie prawie 1000, ale jest to przepiękna, ilustrowana wersja, więc jeżeli lubicie takie perełki, to musicie ją mieć w swojej biblioteczce.
No i coś dla fanów horroru. Książka, która doczekała się już wielu, wielu okładek, to King, czyli mistrz grozy, mistrz horroru. Ta książka to mój mały wyrzut sumienia. Od 6 lat stoi na mojej półce, ale powiem Wam szczerze, że trochę się boję. I już nie chodzi mi o grubość, bo ona ma ponad 1000 stron, prawie 1100, ale chyba trochę się boję tego, co tu się wydarzy. Ale ta książka to chyba najbardziej znana książka Kinga. No i jak Wam podobają się moje grube tomiszcza? Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam, ale w komentarzu napiszcie mi, jaka była najgrubsza książka, jaką przeczytaliście. No i cóż, ja wracam do świętowania. Co prawda nie mam pączka, ale od pączka wolę grubą książkę, a Was zachęcam oczywiście do obserwowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!